Perły z amusa. Mam tutaj taką skrzynię z gadżetami, które są bardzo dobre, których już nie używam, ale używałem całkiem niedawno i szczerze je rekomenduję. Także nim się ich pozbędę, nim je gdzieś tam wrzucę na Elixa, to jednak wrzucimy na nie oko, bo być może będziesz chciała, chciała przejąć dokładnie te, które tutaj mam, albo kupić takie, bo one są zwykle w sprzedaży. Naprawdę całkiem dobre sprzęty. Zresztą zaraz powiem też, dlaczego się ich pozbywam i jakie są przyczyny, czyli co jest następcą każdego z nich. No to rozpoczynamy tą naszą wędrówkę wśród tych pereł z lamusa. Pierwsze, co tutaj wystaje nam z tego pudełka, no to to jest klawiatura MX Kis Plus. Ułóżmy sobie tutaj na biurku i rzućmy okiem na to, co to cudo. Potrafi. Cóż to jest za klawiatura? No moim zdaniem jest to jedna z najlepszych klawiatur, jakich mi się przydarzyło używać. Bardzo solidnie zrobiona, ciężka, metalowa, podświetlana. To jest możliwością łączenia kilku urządzeń też tutaj klawiatura w takiej opcji, że jesteś w stanie pracować jednocześnie i na urządzeniu Macowym i na Windowsowym, bo te klawisze mają takie podwójne funkcje. Bardzo ładna konstrukcja Logitecha, także no, perełka w czystej postaci. No ale to skoro to jest taka świetna klawiatura i jak mówię, chyba mi się nie zdarzyło z lepszej korzystać, to dlaczego się jej pozbywam? No dlatego, że w tej chwili pracuję na innej klawiaturze, Pracuję na ergonomicznej klawiaturze z powodów zdrowotnych. Znaczy potrzebowałem po prostu, jeśli chodzi o moje, o moje ręce, o moje stawy, po prostu tak poukładać dłoń przy pisaniu, żeby to była klawiatura ergonomiczna. Ta ergonomiczna jest całkiem dobra, ale nie jest aż tak wypasiona jak ten MX Kis Plus, który tutaj. Jest który poza tym, że jest świetną kreaturą, to jeszcze ma specjalną taką poduszeczkę pod dłonie i tak dalej, także naprawdę bardzo duży komfort pracy i to jest taka pierwsza perła. Ja chyba nawet nie miałem okazji zrobić recenzji na kanale tego urządzenia ja je kupiłem bodajże chyba w grudniu ubiegłego roku, tak, tutaj Amazon pisze, że ostatni produkt został kupiony przeze mnie 13 grudnia 2021, czyli, czyli przed rokiem, jak widzicie, to wciąż gdzieś jest w sprzedaży, tak jak mówię, jeżeli szukasz dobrej, porządnej klawiatury, zastanawiasz się, co można by rekomendować, a nie potrzebujesz, tak jak ja w tej chwili ergonomicznej klawiatury, no i wiecie, z ergonomicznymi to jest tak, że niektórzy je lubią, niektórzy ich nienawidzą, tak się specyficznie pracuje, no to ten EMI Kis plus o, naprawdę bardzo udany temat. No dobrze, ale skoro tutaj jesteśmy przy, tej, przy tym pudle z perłami z lamusa, no to jaką my tutaj kolejną perłę sobie znajdziemy? Cóż takiego tutaj będziemy w stanie wydobyć? No. To jest perełka, słuchajcie. Stara, dobra myszka. Ona, ja tutaj gdzieś znajdę jej symbol. Ona ma symbol MU0055. Konstrukcja na kabelku USB, w związku z tym też koszty wykonania niewielkie i koszt zakupu też był niewielki. Natomiast jak sobie ją porównacie na przykład z tą super wypasioną, ergonomiczną, nowoczesną myszką, która już nawet nie chcę Wam mówić, ile kosztowała. Zobaczcie, wielkość podobna, dłoń leży bardzo wygodnie, także to jest taka realna alternatywa. Jeżeli już sobie, chyba nie potrzebuję wydawać setek złotych na jakąś porządną myszkę bezprzewodową, ale chcę mieć dość dobry komfort pracy, chcę, żeby. Dłoń dobrze leżała, no to tego typu myszka mi się wydaje jest odpowiedzią. Tutaj jak spojrzałem, to tego typu myszki gdzieś chyba są jeszcze w sprzedaży. Ja nie wiem, czy Logitech jeszcze produkuje dokładnie ten model, ale podobne na pewno gdzieś się znajdują. Kolejny element, który tutaj jest tą perełką. No to już tutaj po małym widzicie, że to jest coś niewielkiego, tak jest, to jest rysik. To jest rysik firmy, firmy Baseus. Dlaczego z Lamusa, skoro jeszcze nie tak dawno widzieliście ten rysik na moim kanale? Były czy recenzje, czy rekomendacje z kolei. Yy, mówiłem wam, że nie bardzo mi się uśmiecha wydawać pieniądze na oryginalny Apple Pencil, tylko będę korzystał z zamienników. No to z czego teraz korzystam, skoro mówię, że to jest już z Lamusa, czyli pozbywam się, wrzucam na, na OLX-a tego mojego Baseusa, bo, <głos》>, bo używam czegoś, co jest tak naprawdę bardzo podobne podobnego Baseusa, też jest zamiennikiem, jest w podobnym, podobnym koszcie, są link do tego, to wrzucam w opisie. Natomiast w zasadzie. Jedyną poważną przewagą tego zamiennika, który ostatnio kupiłem nad Baseusem, którego się pozbywam, jest to, że jest to bezprzewodowo ładowane. Czyli z racji tego, że mam iPada Pro, Gdzie jestem w stanie rysik ładować bezprzewodowo, no to ten zamiennik on się ładuje bezprzewodowo. Natomiast jeśli chodzi o baseusa, to jak widzicie, on tutaj ma miejsce dla USB-C, czyli przez kabelek się go ładuje, czy z laptopa, czy z tabletu, czy z, jakiegoś, z jakiejś ładowarki, czy z power banku. Także tak, no tutaj pierwotnie na tym gniazdku była taka biała zaślepka, którą na pudełku widać, ja gdzieś zgubiłem bardzo szybko. to Chyba nie sposób było nie zgubić tej zaślepki także, także to, to jest też konsekwencja czy jak weźmiesz ode mnie tego basu, że sobie kupisz podobnego basuusa, no to zwykle konsekwencją będzie to, że gdzieś prawdopodobnie z tej dziurki ci zniknie. Ja widzę, że te, te rysiki takie jak moje są cały czas w sprzedaży, tu gdzieś widzę ktoś tam sprzedaje na portalu ponad 200 zł. Widzę, że, widziałem, że tam chyba na Allegro czy gdzieś można troszkę troszkę taniej upolować. Także czy do iPadów edukacyjnych, tych, które wspierają Rysik, czyli od generacji 6, czyli 6, 7, 8, 9, 10, to działa. Pro, wszystkie inne, czyli w zasadzie wszystkie te iPady, które działają z Rysikiem, czy z Apple Pencilem pensilem 1, czy z dwójką, to Baseus działa. Także perełka, którą polecam, ale tak jak mówię, perełka z lamusa, dlatego że u mnie ten Rysik już był w tym pudle, gdzie było napisane out, czyli. Out, czyli pozbyć się, przekazać dalej. No to w takim razie musimy tutaj spojrzeć na to, cóż następnego, gdzieś tutaj się w tym naszym pudle znajduje. No i jest zasilacz, który mi służył u, chyba ze 3 lata. Zasilacz firmy. INATEK. On tam chyba występował w sprzedaży jako INATEK 60W, 60W. To jest zasilacz bardzo prosty, tak, można powiedzieć, w swojej budowie, no bo gniazdko. Tutaj podłączenie USB-C, długi kabel USB-C, chyba dwu, czy dwumetrowy bodajże kabel USB-C. Moc dość dobra, 60-watowa, bo ja kupowałem ten zasilacz, gdy potrzebowałem do laptopa, do Windowsowego laptopa, potem używałem tego samego zasilacza do mojego Maca, potem troszkę też do iPada. No to dlaczego się go pozbywam? No dlatego, że zaopatrzyłem się w zasilacz, który ma... Kilka wyjść, czyli w tej chwili używam zasilacza podobnej wielkości, prawda? Do takiego, który ma tutaj trzy gniazdka USB-C i jedno USB-A. W związku z tym tamtego już nie potrzebuję, także tamten już przekazuję w inne, w nowe ręce. Jak tam patrzyłem na specyfikacje, na strony sprzedawcy, no to ten zasilacz. On daje napięcie adaptacyjnie, zależnie od tego, ile urządzenie potrzebuje, czyli tu dostarcza albo 5V, albo 9, albo 15, albo 20, zależnie od tego, jakie napięcie jest potrzebne urządzeniu. No i tutaj te 60W, które jest instrukcją, to jest w tej sytuacji, gdy pracujemy przy 20V, prawda? 20V razy 3A, no to jest 60W, także. Znowu, to już dosłownie z lamusa, bo jeżeli mówimy, że lamus to coś takiego starszego, prawda? Miejsce, gdzie jakieś takie są stare sprzęty, no to faktycznie to już trzylatek, tak? Także także ma swoje, ma swoje lata. Ten zasilacz. Dobrze, to odkładamy ten zasilacz i spoglądamy, cóż my tam następnego jeszcze mamy w naszej skrzyneczce, w naszym lamusie, tak? O. Genialne urządzenie. Słuchajcie, ono mi uratowało, jak to, to, workation. Tak, mój znajomy mówi, że, jeżeli jedziesz w piękne miejsce i pracujesz, to jest to workation, od angielskiego vacation i work, workation. To mi uratowało moje workation, czyli moją pracę w Andaluzji, dlatego że to jest taki. Szwajcarski scyzoryk, można powiedzieć, mimo że to nie jest urządzenie szwajcarskie, jeśli chodzi o bezprzewodowość. To jest TP link TLMR3020, czyli urządzenie, które po podłączeniu modemu LTE służyło mi do tego, żeby tutaj przez gniazdko sieciowe dostarczać mi internet do iPada, z którym wtedy pracowałem. Poza tym to można używać też jako access point, jako wzmacniacz sygnału, także w zasadzie wszelkie różne funkcje sieciowe, których potrzebujesz, to to urządzenie jest w stanie je zapewnić. Tutaj na górze wklejam link do filmiku, gdzie o tym urządzeniu opowiadałem, bo to nie chcę tutaj dzisiaj Wam opowiadać o szczegółach tego, co to robi. Natomiast faktycznie, jeżeli potrzebujesz czegoś, co gdzieś tam ogarnie Ci Różne sprawy internetowe, albo na przykład potrzebujesz sobie kartę SIM wrzucić do modemu i potem rozprowadzić ten sygnał sobie w biurze czy w domu do innych osób, to, to polecam. Tutaj wiele różnych modemów LTE pracuje z tym routerem, ale tam jest jakaś lista, w której to jest napisane. W moim przypadku ja używałem konkretnie Huawei E3372. Zresztą, jak to wrzucam na Elixa, to razem jedno z drugim, żeby już ta osoba, która to sobie kupi nie musiała szukać, tylko żeby po prostu miała jedno z drugim. Natomiast no, rzecz jasna, to nie musi tego mojego starocia podróżniczego brać, dlatego że widzę, że cały czas po prostu jest w sprzedaży, w sklepie. Jak widzę, to urządzenie można dostać. Coś tutaj jeszcze wystaje z tego pudła. No, patrzcie, coś całkiem dużego. Już widzicie po tych. Kolorach tak, books tak, moi drodzy, books, books note, books note y, piątka, books note piątka, pozbywam się booksa, y, nota, y, y, piątki. A czego będę używał? Kupuję jakiegoś innego booksa? Nie, nie kupuję innego booksa, bo w tej chwili pracuję prawie wyłącznie na iPadzie, a jeżeli iPad mi służy na przykład do wideokonferencji, muszę na czymś notować, notować, to notuję na e, Remarkable, więc już nie potrzebuję takiego kombajnu e inkowego jak books Onyx X5. No bo jak wiecie pewno z moich filmików czy z własnych obserwacji, co różni booksa od Remarkable. No, głównie to, że books jest na Androidzie, więc tam możesz po prostu ze sklepiku Googlowego instalować dowolnie, Wolne aplikacje, więc tutaj możesz używać tego urządzenia nie tylko do dręcznych notatek, ale też do różnych innych historii. Nawet możesz tego zrobić taką cyfrową maszynę do pisania, bo zewnętrzną klawiaturę możesz podłączyć i tak dalej. W Remarkable tego nie możesz zrobić. Natomiast z racji tego, że wszelkie te rzeczy takie dodatkowe, ja robię na iPadzie, a potrzebuję tylko i wyłącznie czegoś, gdzie będę w stanie rysikiem pisać, to używam Remarkable. No i. Tego buksa, którego już niejednokrotnie na moim kanale rekomendowałem, przekazuję, Tak, mówię dobra. Niech niech idzie dalej, tak. Niech trafi w następne dobre ręce. Ale tak jak mówię, to nie zmienia faktu, że przekazuję pozytywną rekomendację buks nota piątego. Także jak ktoś pyta, czy to jest dobre urządzenie, no tak, to jest bardzo podobne od strony hardware'u, Books Note 5, czy Books Note R2, to praktycznie są bardzo podobne urządzenia, tam jest tylko, różni się głównie estetyką tego, jak to wygląda na, na zewnątrz, jak to wygląda na obudowie. To już wszystko, tak? Czy to pudło jest puste? No nie jest puste, jak widzicie, to jest ogromne pudło, to już nie będę was tutaj katował oglądaniem wszystkiego, co w tym pudle jest, ale tak się mnie tylko z wierzchu to widać książki, tak? Są książki, ale panie kolego, któż teraz książki czyta? No, między innymi ludzie z IT czytają książki, także tu są takie trzy pozycje na temat PowerShell. Tak, dobra, ale to już tak można powiedzieć: książka to nie gadżet, chociaż PowerShell to gadżet, także to na pograniczu. To już ten siódmy, ostatni element, o którym tutaj wam chciałem powiedzieć, który jest jako. Perła z lamusa, z lamusa, z tej skrzyni, z której te sprzęty wydaję. I to tyle moi drodzy. Mam nadzieję, że to podsumowanie było dla niektórych z Was inspirujące, bo być może powiedzieliście sobie: o kurczę, faktycznie niezły pomysł, w to rozwiązanie pójść. Ktoś inny może powiedzieć: o to ja to upoluję, ja to upoluję, kurczę, skoro on się tego pozbywa, to wejdę na Eliksa, to wezmę od niego. A ktoś inny może słuchał i mówi: no dobra, dobra, ale co on następnego wziął? Może ja też kupię sobie, zrobię ten następny krok. Które on zrobił, czy nie będę brał perły z lamusa, tylko coś nowego. I to taka była moja intencja tego dzisiejszego materiału. Także trzymajcie się, wszystkiego dobrego, żyjcie sobie zdrowo, dobrze i cieszcie się tym, co wokół nas. Pogodnie pozdrawiam.